materiałem chcemy pokazać, co jest dozwolone, a co nie. Czym się różnił bieg stylem łyżwowym i stylem klasycznym. Dlatego, że wielu ludzi, którzy są początkujący, mają problemy z interpretacją, co jest jodełka, co jest krok łyżwowy na podbiegu, więc chcemy to w jakiś sposób łatwy, spokojny przybliżyć. Każdy, kto będzie korzystał z materiału, sam musi dokładnie przeanalizować, sam musi przećwiczyć, sam musi zapoznać się z przepisami, żeby wiedział naprawdę to, co jemu wolno, co nie. To, co pokażemy, będzie obrazowo pokazane i można się tym sugerować. Natomiast interpretacja zawsze zależy do delegata technicznego na zawodach, który odpowiada za to, żeby zawody zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązanymi przepisami. Zasadnicze błędy, które popełniają nieraz z niewiedzy, to jest po prostu przejście do kroku na przemian stronnego łyżwowego na podbiegu zamiast do tak zwanej jodełki. Bieg jodełką jest to odmiana biegu krokiem z odbicia, gdzie następuje na moment odbicia zatrzymanie fazy ślizgu. Czyli my odbijamy się z narty zatrzymanej. A kiedy biegniemy stylem łyżwowym, to nasza narta jest w fazie poślizgu i ta narta cały czas ślizga, jedzie, czyli my wykonujemy pracę łyżwując. Kiedy zmieniamy tor ze względu na to, żeby ominąć przeszkodę, która znajduje się w torze, czy żeby ominąć zawodnika, którego wyprzedzamy, możemy również wykonać odbicie z zewnętrznej nogi, czyli zewnętrznego toru. Jeżeli idziemy w lewo, to z prawej nogi, wyjście w lewy tor, tam znów, żeby nabrać prędkości, żeby utrzymać się w torze, odbijamy się z lewej, wchodzimy w ten tor, w który wskoczyliśmy, i kontynuujemy jazdę. Ewentualnie, jeżeli musimy wrócić do tego samego toru, to wykonujemy manewr taki sam, tylko w odwrotnej kolejności, czyli z lewej na prawą, z prawej na lewą i przechodzimy do bezkroku. Jeżeli będziemy tego nadużywać, będziemy zmieniać tor, ponieważ to, co powiedziałem teraz przy tej zmianie toru, jeżeli to wykonamy w takim zwartym cyklu, jest to łyżwowy jednokrok, ale nazwijmy go klasyczny, ponieważ tak się właśnie wykonuje jednokrok. Czyli odbijamy się z lewej, odpychając ramionami, odbijamy się z prawej, odpychając ramionami i to jest jednokrok łyżwowy. Czyli na każde odbicie z nogi jest praca kijkami. I my zmieniając tor, wyprzedzając czy osobę, czy omijając przeszkodę, wykonujemy jednokrok łyżwowy. Jeżeli ich wykonamy więcej bez uzasadnienia, zostaniemy po prostu zdyskwalifikowani. Problemy z interpretacją stylu klasycznego i łyżwowego również występują podczas zmiany kierunku na łukach. Szczególnie na tych łukach, na których uzyskujemy niewielką prędkość, gdzie po prostu pomagamy sobie kijkami. Jeżeli my odbijając się, jadąc przykładowo w lewo zewnętrznej narty, czyli z prawej, równocześnie wykonujemy fazę ślizgu, przepychając kijami, po prostu łyżwujemy. Kiedy tylko przekładamy stopy w celu zmiany kierunku, to jest zaliczane jako bieg stylem klasycznym.